praktycznie dnia następnego. Wszyscy, słuchajcie, śpią. Lucja wstała dzisiaj o godzinie 4, mój mąż wstał razem z nią, żebym ja mogła pospać. Ja pospałam do 5.30 i się obudziłam. Jak się obudziłam, to się zajęłam Lucją, a mój mąż się położył koło synka i zasnęli razem. Zresztą w ogóle pokażę, jaki to uroczy widok. A Lucja zjadła śniadanko i po godzinie 6 zaczęłam brudzić, że ona chce spać. Więc ją ululałam i śpi. I w taki sposób śpi cały dom. W ogóle tu mi coś wyskakuje. Oczywiście jak na każdym wyjeździe to już standard. Ja teraz lecę pod prysznic. Miałam wczoraj głowę myć, ale tego nie zrobiłam, więc dzisiaj umyję. Najwyżej wysuszę suszarką, bo tutaj jest. Tego nigdy nie robię, ale wiecie. No, żeby móc wyjść gdzieś. No i tak jak mówię, dzisiaj trasa zajęcznik na 100%. Pogoda dzisiaj ma być najgorsza ze wszystkich dni, więc szukujemy sobie taką trasę krótszą raczej. No ale zobaczymy, jak to będzie oczywiście. Gdzie zjemy, gdzie pójdziemy, co zobaczymy. To wszystko też często wychodzi w praniu. No i oczywiście, jakie humory będą miały dzieci, przede wszystkim Lucja, bo od niej dużo zależy to, jak daleko pójdziemy. Dobra, uciekam teraz pod prysznic, ogarniam się, czeszę, ubieram i tak dalej, więc widzimy się, że będę bardziej taka do ludzi. No i tak jak mówiłam, to nasza dzisiejsza trasa. Ignacy gotowy. Mąż poszedł z córeczką, auto jedzie, więc musi jej pilnować. No i zmierzamy dzisiaj nie pod górę na szczęście. Powiem wam, że tak mięśnie mnie bolą mnie. Ignacy mówi, że nie czuje. Ale ja czuję, mimo codziennych ćwiczeń, że inne mięśnie pracowały niż zazwyczaj. Dobra, wędrujemy. Słuchajcie, już zaczynając tą trasę, zaczyna się ona zagadkami. Tych zagadek będzie kilka. Świetne miejsce dla takiej edukacji, jak gdyby dla dziecka, dla dorosłych również. No i mamy pierwszą zagadkę, która nazywa się kim jestem? Druga zagadka, gdzie mieszkam? No dobra, no więc ja przepytuję mojego synka. Zobaczcie, jak pięknie, gdzie doszliśmy. Powiem wam, że przyszliśmy ten zajęcznik raz, dwa i już tam się, no po prostu było za krótko i za mało, że poszliśmy sobie sami, wymyśliliśmy jakąś trasę i właśnie ona się tutaj kończy w tym miejscu. Wczoraj tutaj dochodziliśmy, żeby iść na górę, więc jakby z drugiej strony wychodzimy. Jest przepięknie, jak warto czasami tak zboczyć z trasy i pójść po swojemu, mówię wam. I z wózkiem daliśmy radę, więc ekstra, ekstra. Może jakoś za dużo nie przeszliśmy, no ale 9000 kroków zrobionych, ale dzień się zaczął, ale jest cudnie. Cudnie, miała być najgorsza pogoda ze wszystkich dni. Słoneczko wychodzi i robi się gorąco. Mąż w krótkim rękawku, idę synkowi ściągać kurtkę. Ignacy, ściągnij sobie kurteczkę, gorąco.
Patrzcie, kto tam jest i jak się na nas patrzy. Czy wy to widzicie? Cześć, liczna. Dobra, uciekamy, żeby jej nie płoszyć. To już dzisiaj nagrywałam i znowu w tym samym miejscu. Jesteśmy w domku, słuchajcie. Jest godzina 13:48 i zrobiliśmy 9,5 km, tak, razem z dziećmi. Łucja znowu większość czasu spała. Mąż pompuje, dopompowuje balony, które straciły powietrze. Stąd ten dźwięk. No powiem wam, że wybraliśmy taką swoją trasę i to jest właśnie niesamowite, że idziesz po górach i nagle zbaczasz gdzieś i jest jeszcze piękniej. Dorwaliśmy nawet sarenkę, po prostu, która na nas tak patrzyła. Znaczy dorwaliśmy, nie, nikt jej nie złapał. Po prostu stała i patrzyła na nas i udało mi się ją nagrać. No i w ogóle spędziliśmy bardzo, bardzo przyjemnie czas, ale intensywnie. I powiem wam, że jesteśmy tak zmęczeni, że się zastanawialiśmy, czy stawać gdzieś w restauracji, bo zeszliśmy jeszcze na miasto, czy później wyjdziemy osobno. I stwierdziliśmy, że wyjdziemy osobno, dlatego że Łucja po prostu chodząc po tym całym lesie tak się wymorusała, nasiadała gdzie się dało. I stwierdziłam, że wolę ją przebrać w domu, chwilę odpoczniemy. Myślę, że o 3:00 pójdziemy sobie po prostu coś zjeść. I dzisiaj ochotę mamy przynajmniej ja i synek, więc to zdecydowaliśmy tak. Synek zdecydował, że ma ochotę po prostu na kotleta i na ziemniaki. Więc stwierdziliśmy, że potrzebujemy znaleźć takie miejsce, gdzie będą normalne domowe obiady, żadne jakieś tam, nie wiem, fast foody. A jutro z okazji moich urodzin wybieramy się do greckiej restauracji, taki jest plan na halloumi. Mam taką nadzieję, może jeszcze coś innego wpadnie mi w oko w menu, ale grecka restauracja zawsze godna polecenia w Świeradowie, więc taki plan. Na razie odpoczywamy, kupiłam sobie kole zero o smaku cytrynowym, limonkowym, coś takiego popijam właśnie w tej chwili i korzystam z tego, że mogę chwilę jeszcze posiedzieć. No i co, a potem wędrujemy dalej.